Cześć, witam wszystkich w kolejnej wyprawie wędkarskiej, w kolejnej przygodzie. Mamy już praktycznie koniec stycznia. Z tego co wiem, w Polsce zrobiła się bardzo fajna zima. Wszędzie jest biało, jest trochę mroźno. Jednak jak zobaczycie w filmie na wyspach, u nas praktycznie w tym roku nie ma zimy. Jest około 8-9 stopni na plusie. W nocy temperatura spada do 3, do 2 stopni. Jak w każdej zimy, najlepszą moją rybą do połowów w zimnych miesiącach są ładne okonie, dlatego ta wyprawa będzie poświęcona temu drapieżnikowi. Przygotowałem sobie dwie wędki fiderowe, będę używał podajników do żywych larw w kolorze czerwonym. Jest to doskonała przynęta na zimę. Praktycznie każdą rybę można złowić na tą przynętę, na mady, począwszy od płoci, później okonie, również zdarzają się na te przynęty ładne leszcze, również duży karp lubi czasami skusić się na 3-4 larwy. Wybrałem się na moje jeziorko klubowe, gdzie jest bardzo głęboka woda, dlatego później pokażę Wam, jakich podajników będę używał i jak przygotować się na takie łowienie. Bardzo lubię łowić w zimie, ponieważ jest to, wydaje mi się, bardzo, bardzo tanie łowienie. Nie trzeba nam Bóg wie ile kilogramów zanęty, różnych zapachów. Ryba naprawdę, jak chce żerować, przyjdzie do robactwa, do samej gliny. Tak więc zaczynamy kolejną wyprawę wędkarską. Gdy wybieramy się w zimne miesiące na ryby, takie jak styczeń, luty, marzec, woda jest jeszcze bardzo zimna i jest to całkiem inne łowienie niż łowienie latem. Musimy pamiętać, że jeżeli chcemy wybrać się zimą na ryby i chcemy coś złowić, musimy znać swoje jakieś dobre miejscówki, musimy obserwować innych wędkarzy, gdzie łowią, gdzie wyciągają ryby. Ponieważ w zimie ryba gromadzi się, lubi gromadzić się w bardzo głębokich miejscach, w jakichś dołeczkach. Ona nie, cały czas nie pływa tak jak w lecie. Tak więc bardzo ważne jest zimą nasze doświadczenie i obserwowanie innych wędkarzy. Do tego musimy zastosować jakiś skuteczny zestaw. Ja na przykład troszkę schodzę w dół, na przykład z grubością żyłek, z grubością przyponów. Producenci sprzętu wędkarskiego wystawiają już, przynajmniej w Anglii, różne podajniki do żywych czerwonych robaków. Są one bardzo wygodne, posiadają one różne obciążenia w zależności od tego, na jakich łowiskach chcemy łowić i jak daleko posyłać naszą przynętę i nasze robactwo. Moim ulubionym podajnikiem jest taki podajnik. Posiada on na dole przytwierdzone obciążenie, jest to chyba 40 gram. Już nie pamiętam, bo mam zaklejone taśmą izolacyjną. Mogę posyłać moje robaki na bardzo dalekie dystanse i tak jak tutaj przy głębokości jeziora około 5 metrów te robaki nie będą nam uciekały z podajnika, tylko cały ten podajnik powinien opaść bardzo szybko do dna i zostawiłem tylko kilka tutaj otworów, żeby te robaki praktycznie rozsypywały się w dolnej części wody. Pokażę Wam teraz, na jaki zestaw będę łowił. Używam tutaj długich przyponów około metra długości, dlatego że ryba nie żeruje tak szybko jak w ciepłych miesiącach i ta przynęta z długim przyponem będzie nam opadała dłużej i opadała swobodnie, przy czym będzie prowokowała świetnie ryby do żerowania. Moje podajniki przytwierdzam na agrafce. Tutaj mam taką gumową otolinkę na stoper, żeby nam tutaj nie psuł się nasz węzeł. No i kawałek żyłki przyponowej, to jest około 60 cm. No i do żyłki przyponowej wykonuję bardzo prosty węzeł. I tutaj mam 30 cm jeszcze przypon. Bardzo mały haczyk, jest to 18. Mieszczą się na nim spokojnie 3-4 larwy.
nasza przynęta, pamiętajcie, musi się troszkę wyróżniać od jednego zwykłego robaka, tak więc zaczynamy od dwóch, trzech. No i również duży czerwony robak jest bardzo popularną przynętą podczas zimy, tak więc metrowy przypon, podajnik do żywych czerwonych robaków. No i na taki zestaw będziemy próbowali złowić jakiegoś fajnego okonia. Pogoda nas dziś naprawdę nie rozpieszcza. Obydwa moje kijki, obydwa moje fidery lądują tak około 1,5-2 metrów od pasu trzcin. Wybrałem sobie punkt po drugiej stronie. Żyłkę założyłem na klip za kołowrot, żeby cały czas nie rozsypywać tych robaków na wielkiej powierzchni, tylko łowimy dzisiaj bardzo punktowo. Dlatego kominy po drugiej stronie, pomiędzy dwoma kominami jest jedna wędka, druga troszeczkę obok, 3-4 metry, tak więc tam będę chciał ściągnąć w to miejsce około 4 metrów kwadratowych jakieś okonie. Te okonie lubią tam zimować razem z płociami, tak więc mam nadzieję, że jakieś branie dzisiaj nastąpi. No i z tamtego miejsca, które znam, uda się wyciągnąć jakieś ładne pasiaki, tak więc białe robaki w kolorze czerwonym, duży czerwony robak, no i czekamy na jakieś efekty tego zimnego dnia. Mam nadzieję, że uda się coś dzisiaj z wody wyciągnąć. Wydaje mi się, że przycięliśmy jakiegoś ładnego okonia. Mamy godzinę 13. Fajnie muruje do dna. Mam nadzieję, że zaraz wyląduję w podbieraku. Jak widać, odpowiednia pora roku, dobry zestaw, dobry staw, dobre miejsce. No i taki garbus, taki percz ląduje na brzegu, pięknie uwarbiony. Ma bardzo ciemne, piękne pasy. Śliczny garbus, nie męczę go, ląduje on z powrotem do wody. Jest bardzo wielka fala. Przycięliśmy kolejnego ładnego konia z głębokiej wody.
na trzy czerwone, małe mady. Jak widać, ta przynęta najbardziej dziś podchodzi pasiakom. Świetna walka, ta ryba cały czas muruje do dołu. Przy głębokości 5-6 metrów, naprawdę na delikatny feeder. Jest to wspaniała zabawa, wspaniała walka. Wydaje mi się, że jest to całkiem fajny garbus. Jednak ciężko to oszacować. Tak jak powiedziałem, na głębokiej wodzie nawet mała ryba potrafi nam dać fajnie popalić na głębokiej wodzie. Tak więc trochę jej popuszczę. Trochę muszę jej popuścić, bo naprawdę jest to coś fajnego. Chyba że jakiś szczupak przyatakował małą płoć na końcowym zestawie. Może to być również możliwe. No nie wiem, jak na razie trwa walka. Spokojnie, delikatnie. Mam nadzieję, że uda się dowieść tą zdobycz do podbieraka. Cały czas ryba muruje do dna. Chyba że to jakiś karp jest. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Mam nadzieję, że zaraz uda się tą rybę podciągnąć trochę do powierzchni. Tak więc zabawa trwa. Tak jak przypuszczałem, puścił szczupak zakrwawioną płoć. Zaraz wam ją pokażę. Zobaczcie, musiał być to ogromny szczupak, który przyatakował płoć. Miałem rację. Zobaczcie, jak ją całą pokaleczył, jak ją wycharatał. Postanowiłem, że tą wykaleczoną, zakrwawioną płoć, która jest już bardzo zmasakrowana, założę na martwą przynętę. Była cała wykaleczona, cała we krwi. No i udało się przyciąć jakiegoś zębacza. Jest godzina 15. Ta płoć była cała wycharatana, cała zakrwawiona. Postanowiłem, że wyciągnę zestaw szczupakowy i zarzucę ją. Zarzucę ją do wody. No i udało się przyciąć szczupaka. Niewielki szczupak, taki około 55 cm. Skusił się na płoć, jednak uciekła mu. Nic, tak czasami się zdarza na rybach. Wydaje mi się, że z tej płoci by nic nie było, a udało się złapać takiego fajnego szczupaka. Tak więc taki pistolet wraca do wody. Mam nadzieję, że zaraz uda się złowić jakiegoś jeszcze fajnego konia i płocie nie będą nam w tym przeszkadzać, tak więc ryba wraca do wody.
Mamy fajną rybę. Udało się przyciąć ładnego okonia. Bardzo fajnie muruje dna. Piękny okoń, piękna walka, skusił się na trzy czerwone mady. Piękny okoń wraca szybko do wody.